biblioteka jest wspaniałym miejscem, wspaniałym nieodkrytym miejscem prowadzenia warsztatów literackich, słowotwórczych, językowych, poetyckich, kreatywnego pisania z dziećmi i młodzieżą. I paradoksalnie tak naprawdę biblioteka nie jest miejscem pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o tego rodzaju warsztaty. Myślę, że dzieci, młodzież, młodzi ludzie, oni myślą o bibliotece w taki sposób, że jest to budynek, do którego trzeba przyjść, zachować się godnie, oddać książkę, wziąć nową książkę, nie wydać siebie przy tym ani jednego dźwięku, że panuje tu taki swoisty terror, a biblioteka ma ogromny potencjał, wystarczy spojrzeć dookoła, ogromny potencjał inspirowania. Takim oczywistym źródłem inspiracji, z którego w bibliotece można i warto korzystać, są książki, ale ja byłabym bardzo za tym, żeby te książki zacząć wykorzystywać troszeczkę inaczej niż do tej pory. Osobiście robię z dzieciakami taki warsztat, który inspirowany jest hańbą barbarzyńcy rapera Łony. I do tego doskonale przydają się słowniki. Jak wiemy, słowników jest po prostu milion. Znaczy, bibliotekarze o tym doskonale wiedzą, że słowników jest milion rodzajów, milion tematyk słowników. No i są to też dość potężne pozycje, z których można czerpać w nieskończoność. Warsztat ten polega na tym, że dzieciaki, z którymi pracuję, same tworzą hip-hop, same tworzą tekst hip-hopowy. Od razu warto tutaj podkreślić, że nie wiem, na czym to polega, ale młode pokolenie ma po prostu wdrukowane poczucie takiego hip-hopowego rytmu, takiego polskiego hip-hopowego tak naprawdę 12-zgłoskowca. I warto z tego korzystać. Piszemy ten hip-hop w taki sposób, że każde kolejne słowo zaczyna się na sylabę, którą kończy się poprzednie słowo. To brzmi może trywialnie, może dość nieskomplikowanie, ale z drugiej strony, po pierwsze, jest to źródłem naprawdę i zabawy, a z drugiej strony i można się nowych ciekawych rzeczy, nowych ciekawych słów nauczyć, korzystając właśnie z różnych słowników, które podczas tego warsztatu można sobie zgromadzić na stole i przerzucać się między słownikiem wyrazów bliskoznacznych, a każdym dowolnym innym słownikiem. O, może tak to ujmę. Czyli śliże, że lowe, welony dystanem, ty piaszkarze, łonu uchwyci ciebie, biedaku piszący cymbałek. Ekskluzywna narracja Jara Rapera. Ciekawym sposobem na poprowadzenie warsztatów jest też wykorzystanie książek, które mamy wokół siebie. I tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka to będzie książka, czy to będzie książka prozatorska, czy to będzie książka reportażowa, do tworzenia tak zwanej blackout poetry. Już mówię, o co chodzi. Bierzemy dowolną książkę, tak jak powiedziałam, i w niej wyczerniamy na dowolnej stronie dowolne, jak to młodzież mówi, randomowe słowa. Oczywiście nie wyczerniamy ich za pomocą markera, to nie jest tak, że marzymy po książkach, które są własnością biblioteki i tym samym nas wszystkich. Nie, można to zrobić na przykład za pomocą takich malusieńkich, wyciętych z papieru paseczków, którym po prostu przykładamy konkretne słowa. To może się odbywać na zasadzie przypadku, ale może się też odbywać na zasadzie dyskusji pomiędzy dzieciakami. Dowolnie wybrany tekst pocięty w ten sposób, skorygowany w ten sposób, czy też właściwie twórczo przetworzony w ten sposób, da nam wiersz. Dodatkową okolicznością, taką ułatwiającą pracę w tym przypadku, jest to, że część dzieci na pewno będzie miała telefony, a jeżeli nawet nie dzieci będą miały telefony, to my mamy te telefony i tymi telefonami można uwieczniać naszą pracę, wrzucać te zdjęcia na Instagrama z hashtagiem Blackout Poetry. Nie ma limitu, tak sądzę, nie ma limitu zajęć językowych, literackich, kreatywnego pisania, powyżej którego te zajęcia mogłyby dzieciom zaszkodzić. Tak naprawdę są to zajęcia, które z jednej strony wspaniale rozbudowują, no wiadomo, kompetencje językowe, co jest dość oczywiste, ale z drugiej strony w przypadku zajęć prowadzonych w bibliotece po prostu uczą dzieci, że biblioteka jest miejscem, które jest przyjazne, w
w którym można znaleźć to, co nas interesuje, w którym można znaleźć i rozrywkę, i wręcz przeciwnie, nie wiem, znaleźć sobie tu coś, nad czym będziemy przez całą noc płakać. Więc jest źródłem, dostarczycielką wielu emocji. I na tych zajęciach, o których mówiłam, można sobie te emocje jakoś skanalizować. To jest jedna z ich ważnych zalet. Drugą zaletą jest to, że nic tak nie łączy człowieka, jak wspólne opowiadanie historii. A de facto na tych zajęciach w jakiś sposób te historie opowiadamy. Cały czas jest to jakiś rodzaj storytellingu, który jest potężnym spoiwem łączącym społeczności, więc tutaj budujemy też kompetencje społeczne. Dlatego bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby takie warsztaty traktować jako też sposób na budowanie pewności siebie i budowanie takiego zdrowego funkcjonowania młodego człowieka we współczesnym świecie.